Dzień dobry, kłaniam się serdecznie. Bartłomiej Ryś, Polski Karawaning. Witam w kolejnym teście naszego kampera. Moi drodzy, branża karawaningowa rozwija się niezwykle szybko. Przez ostatnie 10 dni byliśmy tego świadkami. Obserwowaliśmy firmy, ich wzrosty, ale tych firm na polskim rynku robi się naprawdę coraz więcej, a za firmami idą kolejne marki. Mamy coraz większy wybór możliwości, jeżeli chodzi o kampery i przyczepy kempingowe. Trudno powiedzieć zazwyczaj, jaki jest standardowy klient karawaningowy. Jedni podróżują w parze, inni ze znajomymi, jeszcze inni zabierają na swoje wojaże całą rodzinę z dziećmi. Jaki samochód wybrać, jaki samochód kupić, a może jaki wypożyczyć? Znam dzisiaj rozwiązanie na Wasze problemy. Chausson 777 GA, zbudowany na bazie Forda. Otrzymaliśmy go od wypożyczalni Camper for Holiday, działającą w okolicy Łodzi, w centralnej części Polski, a dystrybutorem, jedynym autoryzowanym sprzedawcą tych samochodów jest firma Transa M z Pszczyny. Zapraszam na test. Samochody półzintegrowane są doskonałym kompromisem pomiędzy dostępną przestrzenią w środku, a jego wymiarami zewnętrznymi. Chausson 777 GA spełnia dokładnie ten kompromis. Z jednej strony mamy samochód o długości nieco powyżej 7 metrów, dokładnie 7,16, z drugiej strony w środku znajdziemy komfortową przestrzeń nawet dla czterech osób dorosłych, zarówno do jazdy, jak i do spania. Kamper zbudowany jest na bazie Forda Transita. Pod maską pracuje dwulitrowa jednostka 170-konna, zesprzęgnięta z sześciobiegową automatyczną skrzynią biegów. Co można powiedzieć o tym samochodzie? To z pewnością jest to samochód niezwykle dobrze wyposażony. Już w samym podwoziu znajdziemy tutaj dodatki, których próżno szukać u konkurentów. I tak chociażby warto wspomnieć oczywiście o tych genialnych światłach Big Xenonowych, które naprawdę świecą genialnie. Genialnie, koniec i kropka. W trakcie wieczornych jazd, albo tak jak my poruszaliśmy się, no jeszcze tak na przełomie zimy i wiosny, kiedy to słońce niezbyt nas tutaj muskało swoimi promieniami, to rzeczywiście te światła przydają się podczas codziennych wojaży. Mają realny wpływ na poprawę bezpieczeństwa całej załogi podróżującej w kamperze. Dodatkowo ta sama baza została wyposażona jeszcze w czujnik deszczu, asystenty, przeróżne systemy bezpieczeństwa poprawiające nasz komfort podróżowania tym kamperem. Co ciekawe, ten samochód został skonfigurowany na rynek niemiecki. Do Polski trafił zupełnym przypadkiem. Panowie z firmy Transa M okazało się, że mogą odkupić od niemieckiego dealera ten samochód i właśnie ten konkretny egzemplarz trafił do pana Krzysztofa z firmy Camper for Holiday. Zapytacie mnie z pewnością, jak takim samochodem się podróżuje. A no moi drodzy, bardzo komfortowo. W środku szoferka jest świetnie wyposażona. Mamy do dyspozycji małą kierownicę, z którą bez problemu manewrujemy tym samochodem. Podwozie Transita ma jednak jedną istotną wadę. Samochodem bardzo mocno buja w momencie, kiedy wyprzedzamy chociażby jakieś duże auto ciężarowe przy prędkościach ekspresowych bądź autostradowych. I rzeczywiście wtedy tą kierownicą trzeba ostro się namachać, żeby utrzymać ten samochód w stabilności. Jak można rozwiązać ten problem? W bardzo łatwy sposób. Na tylnym zawieszeniu musimy zamontować poduszki pneumatyczne i wtedy ten problem zostanie rozwiązany. Silnik przyspiesza, jest bardzo dynamiczny, bez problemu sobie radzi z taką kubaturą i z taką masą samochodu, nawet w pełni załadowany, bezproblemowo rozpędza się do prędkości 100, a nawet więcej kilometrów na godzinę. Podczas naszego testu po przejechaniu powyżej 1300 km silnik spalił około 11,5 litra na każde przejechane 100 km. Wynik bardzo dobry, mając na uwadze fakt, że samochód odebraliśmy praktycznie jako nowy i jeszcze niedotarty, z przebiegiem ledwo powyżej 300 km. Nasz konkretny egzemplarz został bardzo dobrze doposażony, zarówno na etapie zakupu, zamawiania samego samochodu bazy, jak i w późniejszym doposażeniu w firmie Transa M w Pszczynie, w której się, jak widzicie, znajdujemy. Znajdziemy tutaj na dachu klimatyzator marki Webasto, dwa panele solarne o naprawdę dużej mocy, wydajny akumulator mieszkalny z możliwością dołożenia jeszcze jednego, bagażnik rowerowy na łącznie 4 jednoślady. No tych dodatków, akcesoriów jest naprawdę, naprawdę dużo. Sami zobaczcie, chociażby jest i markiza, niestety nie pozwoliła nam aura pogodowa na jej rozłożenie, natomiast na pewno na letnich wyjazdach takie akcesorium się przyda.
Kampery francuskiego producenta Chausson można zamówić w trzech różnych wersjach wyposażenia. Począwszy od First Line, jest to taki pakiet entry level z angielskiego, który oznacza, że można po prostu wejść w świat karawaningu, nie wydając znacznej ilości gotówki. Środkowym pakietem jest Titanium VIP i on już ma tam dołożone parę rzeczy, jeżeli chodzi nie tylko o zabudowę, ale również o część samochodową. Ten model, ten konkretny, który testowaliśmy przez ostatnie 10 dni, jest na maksa wyposażony. Jest to wersja Titanium Premium. Obejmuje ona chociażby te czujniki zmierzchu, kamery cofania, wyposażenie wnętrza, dodatkowe oświetlenie ambientowe i tak dalej, i tak dalej. Lista wyposażenia zawartego w tym pakiecie jest naprawdę bogata i kupując samochód właśnie z tym pakietem, macie pewność, że jest on w pełni przygotowany do drogi. Naprawdę, na każdą okoliczność, na każdy kraj Europy. Najczęściej zadawanym pytaniem, które słyszę podczas swojej przygody z karawaningiem, a czy w tych kamperach jest ciepło? Moi drodzy, jak najbardziej. Chausson chwali się bardzo dobrą izolacją swoich pojazdów, złożonych z trzech różnych elementów, a dodatkowo tutaj na pokładzie tego konkretnego egzemplarza zainstalowano trumę w wersji diesel, ale w wersji elektrycznej. Oznacza to, że mamy tutaj do dyspozycji system ogrzewania wnętrza i podgrzewania wody bazujący na oleju napędowym, który znajduje się w zbiorniku samego samochodu, a dodatkowo po podłączeniu do zewnętrznego źródła zasilania mamy do dyspozycji jeszcze dwie grzałki elektryczne. Dość powiedzieć, że w dniach takich jak chociażby dzisiaj, kiedy temperatura oscyluje w okolicach 5-6 stopni Celsjusza na plusie, to zdecydowanie można wybrać sam tryb elektryczny i wtedy te grzałki dwie bez problemu ogrzeją Wam wnętrze. Dodatkowo ten nasz konkretny egzemplarz wyposażony jest również w pakiet Arctic. Co to oznacza? Chociażby to, że nie tylko jest tutaj zainstalowana podwójna podłoga, ale jest ona również dodatkowo elektrycznie ogrzewana. I to naprawdę działa w momencie, kiedy temperatury na zewnątrz spadną poniżej zera. Wiecie o tym doskonale, najbardziej czuć zimno właśnie zawsze od podłogi. Tutaj ten problem nie występuje, ale należy pamiętać, że żeby podłoga zadziałała i żeby się rzeczywiście podgrzewała, należy podłączyć kampera do zewnętrznego źródła prądu. Dodatkowym elementem pakietu Arctic jest też izolowany zbiornik na wodę szarą. Oczywiście wszyscy producenci mają izolowany zbiornik na wodę szarą, tak samo jak u innych. Jest tutaj też włożona specjalna grzałka, która podgrzewa tą wodę szarą, tak by ona nie zamarzła, ale ciekawe, patentem konstruktorów francuskiego producenta jest poduszka cieplna pomiędzy zbiornikiem wody szarej, a właśnie zabudową. W ten sposób ogrzewany jest nie tylko sam zbiornik, ale i zawór spustowy, który właśnie podczas zimowych wojaży najczęściej zamarza. Jest bardzo dużo funkcjonalności, zewnętrznych funkcjonalności, o których na pewno warto wspomnieć. Wlew do wody i złącze energetyczne to standard w większości kamperów. Ale już standardem nie jest, moi drodzy, chociażby dodatkowe złącze gazowe, do którego możecie chociażby podłączyć swojego zewnętrznego grilla na swoich wakacyjnych wojażach. Tutaj mamy taki mały schowek na jedną butlę gazową. Tak jak mówiłem wcześniej, tutaj za ogrzewanie odpowiedzialna jest truma diesel, a więc ta butla zasila Wam wyłącznie kuchenkę gazową oraz lodówkę podczas postojów na dziko. Nie ma więc potrzeby posiadania schowka na łącznie dwie butle gazowe. Tutaj mamy do dyspozycji gigantyczną przestrzeń garażową i od razu muszę przeprosić za nieporządek, ale jednocześnie bardzo dobrze to obrazuje, jak dużo rzeczy można tu zmieścić. Czy to sprzęt narciarski, czy chociażby fotele, stolik, tu wszystko bezproblemowo się zmieści, a i tak jeszcze dużo miejsca do dyspozycji pozostanie. Fajną, ciekawą drobnostką jest tutaj zainstalowane te światełko, które możemy uruchomić tuż po otwarciu drzwi bocznych do garażu. W ten sposób bardzo łatwy mamy dostęp do wszelkich rzeczy, nie ma potrzeby korzystania z zewnętrznego źródła światła. Idziemy na drugą stronę. Tutaj w klapie serwisowej po jej otwarciu zobaczymy duży zbiornik na wodę, on ma 95 litrów. Tankujemy go poprzez wysunięcie właśnie takiego elementu. Odkręcamy, wkładamy węża i tankujemy wodę do pełna. Co ważne, z tak dostępnym zbiornikiem mamy jasny pogląd na to, ile wody nam pozostało, żeby jej chociażby też nie przelać w momencie tankowania. Po drugiej stronie tego schowka serwisowego mamy do dyspozycji całą skrzynkę energetyczną. Mamy tutaj wyprowadzone wszystkie bezpieczniki, tutaj przełączniki, więc wszystko jest w, moi drodzy, jednym dostępnym, łatwo dostępnym miejscu. Tuż obok mnie, pod tą małą klapką, możemy zainstalować zewnętrzny prysznic, chociażby służący do tego, żeby opłukać nogi po
plażowych wojażach. O, plażowych wojażach, moi drodzy. Ostatnim elementem zewnętrznym są drzwi do garażu po drugiej stronie pojazdu. One są mniejsze niż te zlokalizowane po drugiej stronie. Natomiast bez problemu też sięgniemy wszystkie niezbędne rzeczy i mamy do garażu dostęp z obu stron. Warto na tym etapie recenzji pokazać Wam, jak dużo rzeczy dorzuca sama wypożyczalnia. Mamy tutaj do dyspozycji 5 krzesełek, stolik, konewkę, zbiornik na szarą wodę, łańcuchy śniegowe. Krótko mówiąc, wszystko to, co potrzebujecie podczas wyjazdów kamperem, to bardzo ważne, żeby tych rzeczy brać jak najmniej, bo przecież wyjazd kamperem ma być, prawda, przyjemnością, a nie jeżdżeniem w pełni zapakowanym autem, a potem dokupowania rzeczy w trakcie drogi. Moi drodzy, a teraz zapraszam do środka. Podczas opisu szoferki w momencie jazdy powiedziałem Wam, że... Moi drodzy, serwis kampera zrobiony, czas poopowiadać Wam o tym, jak się w ogóle tym samochodem jeździ. Szosą 777 GA bazuje na sprawdzonej konstrukcji Forda Transita. Pod maską 2-litrowa jednostka, ta mocniejsza, 170 koni mechanicznych. Całość zespolono z automatem fordowskim również, który w dalszym ciągu wydaje się być jednak nowością na polskim rynku, pomimo że istnieje na nim już od dłuższego czasu. Dość powiedzieć, że dilerzy w Polsce, którzy sprzedają tak zwane dwulitrówki, najczęściej właśnie sprzedają je w tej wersji mocniejszej, 170-konnej i właśnie z automatyczną skrzynią biegów. Jak się tym samochodem jeździ? Ano, moi drodzy, jak zwykle powiem Wam jedno, fantastycznie. W porównaniu chociażby do Fiata Ducato, jednostka fordowska pracuje ciszej, pracuje o wiele, wdziela jakby tych o wiele mniej wibracji. Generalnie kultura jej pracy jest o wiele, wiele lepsza niż Fiata. Co ze spalaniem? Tutaj ten konkretny egzemplarz, który otrzymaliśmy od wypożyczalni Camper for Holiday, miał zaledwie 200 km przebiegu w momencie, kiedy odbieraliśmy ten samochód. Teraz 635 dokładnie kilometrów, więc samochód jest na tak zwanym jeszcze dotarciu. Spalanie rzędu 12,5 litra po przejechaniu tego dosyć krótkiego dystansu nie powinno nikogo dziwić, natomiast z doświadczenia wiem, że te samochody są w stanie zejść nawet poniżej 10 litrów, oczywiście przy bardzo spokojnej jeździe z prędkością do 90 km na godzinę. Jak się tym samochodem jeździ, jak się go prowadzi? Bardzo dobrze. Malutka kierownica, wszystko na wyciągnięcie ręki, pod kciukami mam dostępne wiele funkcjonalności, którymi mogę sterować, mogę tu chociażby odebrać telefon, przerzucić kolejną piosenkę, czy ustawić tempomat, bądź limit prędkości, więc tu wszystko mam pod tak zwaną ręką, nawet obiema rękami. Sama jazda jest bardzo komfortowa, te przednie fotele z dwoma podłokietnikami, regulowanymi podłokietnikami sprawiają, że przejechanie nawet kilkuset kilometrów na tak zwanego strzała nie stanowi najmniejszego problemu. No i oczywiście tą stację multimedialną, warto o niej pamiętać. Mamy ją tutaj zainstalowaną w centralnym punkcie całej konsoli w szoferce. Za jej pomocą możemy sterować multimediami, podłączyć się telefonem poprzez protokół Bluetooth. Możemy też zesparować telefon za pomocą kabla i wyświetlacz. To, co widzimy na telefonie, możemy zobaczyć również właśnie tutaj w tej stacji multimedialnej. Bardzo mnie cieszy obecność automatycznej klimatyzacji, ale jeszcze bardziej cieszą mnie te przeróżne schowki. My aktualnie mamy tu, słuchajcie, no lekki nieporządek, mówiąc bardzo delikatnie, natomiast zwróćcie uwagę, że te wszystkie rzeczy mieszczą się tutaj bez najmniejszego problemu. Wszędzie mamy do dyspozycji złącza, czy to USB, czy to 12V. Pamiętacie, że zwracam na to uwagę bardzo często, ponieważ te złącza realnie podczas podróżowania się przydają. My chociażby teraz musimy naładować w trakcie jazdy aparat, dwa telefony, mamy podłączoną kamerę nagrywającą tor jazdy, więc tych złączy dla nas im więcej, tym zdecydowanie lepiej, a niczego tutaj nie brakuje. Oczywiście są miejsca na odłożenia kubka z kawą, no właśnie, kubek z kawą, prawda, kubek z kawą. Ale są te miejsca, żeby takie właśnie butelki, czy to z wodą, czy to z kawą, swobodnie sobie odłożyć. Także tu w tej szoferce dosłownie jest wszystko to, co być powinno. Oczywiście nie wspomniałem chociażby o takich gadżetach jak podgrzewania przednia szyba, czy zasłony remisa, które są
zarówno na przednią szybę, jak i na boczną. I to jest tak naprawdę nowość w tym modelu, bo do tej pory Ford nie posiadał właśnie zasłonek Remisa. Tutaj w tym modelu już one się znajdują. Wcześniej, jeżeli pamiętacie poprzedni test, była taka kotarka, którą odgradzaliśmy się tutaj od szoferki, tą część dzienną. Dzisiaj jest to zastąpione właśnie przez te zasłony Remisa. Również należy wspomnieć o głośności zarówno szoferki, jak i całej zabudowy. Jeżeli do szoferki, do całego przodu nie mam żadnych zastrzeżeń, podobnie jak do samej zabudowy kempingowej, która naprawdę słychać, a właściwie jej nie słychać, tak, mam duże zastrzeżenia co do plastików, które są zlokalizowane tutaj nad moją i mojego operatora głowami i rzeczywiście te plastiki cały czas delikatnie skrzypią w momencie, kiedy wjeżdżamy na jakieś większe nierówności, to już nie są drobne dźwięki, to już jest naprawdę hałas i tak samo szumi podczas jazdy z takimi wyższymi prędkościami 110-120, szumi te przednie duże, szerokie okno. Nie wiem, co tam się stało, być może to są problemy wieku dziecięcego, że ten samochód jest naprawdę jeszcze świeży, to jest jego tak naprawdę pierwszy wyjazd i prawdopodobnie trzeba coś tu będzie podokręcać, ponaprawiać, żeby te wszelkie tłumienia, te dźwięki po prostu stłumić je, wyeliminować. Ale tak, moi drodzy, podróżowanie tym samochodem, nawet przez wiele, wiele kilometrów, naprawdę to jest komfort na najwyższym poziomie. Po zgłoszeniu uwag autoryzowany dealer marki Chanson w Polsce, firma Trans-AM, zaprosiła nas do Pszczyny na serwis i rzeczywiście ten serwis wyeliminował większość usterek, o których mówiłem wcześniej. Plastiki po lewej i po prawej stronie nie skrzypią, tak samo nie rusza się te okno dachowe, te duże okno dachowe w tej przedniej, nazwijmy to, czapce tej półintegry. W ten sposób wszystkie problemy tutaj związane z samą jazdą i głośnością jazdy zostały wyeliminowane. Nie jest tajemnicą, że większość nowych kamperów po przejechaniu kilkuset, a nawet kilku tysięcy kilometrów muszą wykonać taki serwis, żeby te wszystkie meble, te wszystkie ruchome elementy, które gdzieś tam na etapie produkcji tego samochodu się ruszają i właśnie serwis po to jest, moi drodzy. Dlatego musicie korzystać z autoryzowanych dealerów, którzy oferują nie tylko sprzedaż samochodów, ale również ich serwis. Cztery miejsca do jazdy i cztery do spania. Przednie fotele są obrotowe, ale tu widzę pewną drobną wadę polegającą właśnie na tym, że te fotele przednie ciężko się obraca, moi drodzy, bo oczywiście mamy tutaj specjalną wajchę, która pozwala nam obrócić fotel, natomiast w momencie, kiedy wykonujemy tą czynność, fotel zahacza najpierw o drzwi, więc musimy otworzyć drzwi boczne, otwieramy, próbuję się przesunąć dalej. I w tym momencie teoretycznie fotel znowu się blokuje, moi drodzy. On powinien dojechać tutaj do salonu głównego, on nadal się blokuje, więc musimy złożyć tylne oparcie. Kiedy złożymy tylne oparcie, musimy się delikatnie przesunąć całym fotelem do salonu i w ten sposób dopiero podnieść jeszcze poduszkę, moi drodzy. W ten sposób wreszcie obróciłem się przodem do kamery. Muszę się odsunąć z powrotem, żeby zrobić tutaj miejsce w salonie i dopiero w tym momencie zamknąć drzwi. Problematyczne, jeżeli na zewnątrz macie niskie temperatury, brzydką pogodę, to otwieranie tych drzwi i chocki klocki związane z przednim fotelem naprawdę jest irytujące. Nieco mniejszy problem występuje tutaj na siedzeniu pasażera, bo rzeczywiście dostęp po pierwsze jest do niego łatwy, pociągamy za dźwignię. I proszę bardzo, fotel jest dostępny. Tutaj jest zdecydowanie mniejsza ilość miejsca właśnie ze względu na kierownicę. Co ciekawe, tak jak mówiłem na początku, w Fiacie Ducato ten problem nie występuje, ta przestrzeń w szoferce jest o wiele większa. Salony w stylu face to face nie mają sobie równych. Jak sami widzicie, przestrzeni jest naprawdę, naprawdę dużo. Usiąść można na przednich fotelach, można usiąść tutaj po lewej, po prawej stronie na kanapach. I jeszcze dodatkowo, gdyby tego było mało, tutaj oczywiście jest zachowany ten ciąg komunikacyjny z szoferką, ale oczywiście ten stolik możemy tutaj swobodnie sobie rozłożyć i tym samym powiększyć dostępną przestrzeń o kolejną
część, moi drodzy. W ten sposób stolik jest oczywiście regulowany w każdej płaszczyźnie, do lewej, do prawej stronie i w ten sposób możemy tutaj stworzyć przestrzeń do spożywania posiłków dla całej czteroosobowej załogi, a nawet więcej, jeżeli zaprosicie chociażby na kempingu swoich znajomych. Układ face to face genialny i najlepszy, jeżeli chodzi o samochody półzintegrowane. Ale pewnie zapytacie mnie, no dobrze, dwa przednie fotele z homologowanymi pasami do jazdy, a jak stworzyć kolejne dwa miejsca? W bardzo łatwy sposób. Podnosimy dwie kanapy, które znajdują się tutaj w tym miejscu. Szosą akurat nie ma zbytnio dużej ilości tych rzeczy, żeby przekształcić w łatwy sposób te miejsca z powrotem do jazdy. Naciskamy, podnosimy, moi drodzy, kładziemy z powrotem. I w ten sposób mamy do dyspozycji już kolejne homologowane miejsca do jazdy. Oczywiście tutaj w specjalnym schowku, w specjalnym miejscu są dodatkowe dwa zagłówki, które montujemy tutaj. I w ten sposób miejsce jest gotowe, gotowe do jazdy, oczywiście tak jak wszędzie, z homologowanym pasem bezpieczeństwa. Zwróciliście nam uwagę, kiedy wrzuciliśmy posty na temat tego, że testujemy takie szosy, zwróciliście uwagę, że ta półka, no po co ona właściwie się znajduje, że tutaj ta przestrzeń nad głową jest ograniczona. Zdecydowanie się tym nie, z tym nie zgodzę. Tutaj te poszczególne małe półeczki służą właśnie chociażby, żeby wrzucić maseczkę, czy jakieś inne drobnostki, które gdzieś tutaj najczęściej mamy rozrzucone po kamperze. Takie malutkie półki pozwalają nam o wiele lepiej zorganizować życie w kamperze. Natomiast tutaj ta przestrzeń ładunkowa jest naprawdę, naprawdę duża. Wrzucimy tutaj książki, głośniki, inne rzeczy, które też nie ma na nie miejsca tutaj w tej części szoferkowej. Dodatkowo oczywiście zaletą jest te bardzo duże, tutaj gigantyczne przednie okno, które oczywiście jest wyposażone chociażby w moskitierę. Czy jeżeli pociągniemy dalej taką specjalną zasłonkę i w ten sposób możemy tutaj zamknąć tą przestrzeń chociażby na czas snu. Bardzo dobra rzecz i oczywiście te przednie okno również można uchylić. Tutaj mamy specjalną korbkę i w ten sposób wpuścić nieco świeżego powietrza do środka. Pierwsze dwuosobowe łóżko znajdziecie tuż nad moją głową. Warto zaznaczyć, że ten konkretny model można zamówić z tym łóżkiem, ale też można je wyrzucić i w ten sposób zaoszczędzić kilka cennych kilogramów. To ważne w momencie, kiedy chociażby takim samochodem podróżujecie we dwójkę. Natomiast jeżeli macie rodzinę 2 plus 2, to zdecydowanie to łóżko dla dzieci jest jak najbardziej odpowiednie, ale i dwie osoby dorosłe, rosłych rozmiarów zmieszczą się tutaj bez najmniejszego problemu. To łóżko jest naprawdę szerokie, naprawdę długie, ale należy zaznaczyć, że jest delikatnie ścięte tutaj w momencie, kiedy jest doprowadzone do tych bocznych drzwi wejściowych. Jak te łóżko opuścić? Jest ono opuszczane oczywiście elektrycznie. Przycisk mamy w aneksie kuchennym pod ręką. Wystarczy jeden ruch ręki, żeby ono się opuściło, moi drodzy, i żeby naszym oczom ukazało się naprawdę duże, przestronne, dwuosobowe miejsce do spania. Oczywiście z możliwością zabezpieczenia tego miejsca specjalną tutaj siatką i w ten sposób tą siatkę możemy pociągnąć tutaj od dołu, zaczepić o te haczyki i w ten sposób mamy gwarancję, że nasze młode pociechy na pewno z tego łóżka nie spadną. To bardzo ważne w kontekście podróżowania z dziećmi. Aneks kuchenny tylko pozornie jest, moi drodzy, mały, bo do dyspozycji oddano nam tutaj dwupalnikową kuchenkę gazową, przestronny zlew, mnóstwo szafek, szuflad. Wszędzie możemy zmieścić nasze rzeczy, jeżeli chodzi o przygotowanie ulubionych potraw. Nad głową też mamy taką fajną miniaturową skrytkę na szklanki, kubki, ale gdyby i tak tej przestrzeni roboczej Wam brakowało, to swobodnie możecie rozszerzyć ją o tutaj taki właśnie specjalnie montowany blat, który znacząco powierzchnia tą przestrzeń roboczą i w ten sposób w takim aneksie kuchennym bezproblemowo przygotowujecie wszystkie niezbędne potrawy podczas Waszej podróży. Jeżeli pamiętacie mój test Shosona 720 wersji również Titanium, to tutaj występował problem polegający na tym, że kiedy tu zmywacie naczynia, to część wody wylewa się na tapicerkę i ten problem tutaj też nadal pozostał. Rzeczywiście musicie bardzo głęboko włożyć ręce do umywalki, jeżeli chcecie umyć naczynia w ten sposób, by właśnie nie zabrudzić tych tutaj elementów. Warto by było coś tutaj dodatkowego wstawić, a wiem, że panowie z Trans-M w momencie, kiedy sprzedają
sprzedają Wam takie samochody, mają w ofercie specjalne, dodatkową szklaną tutaj zasłonkę, która odgradza tą przestrzeń umywalkową właśnie od siedzenia tapicerowanego. Nie bez znaczenia, stojąc w tym miejscu, zacznę opowieść o tym, jak ten samochód wygląda, bo prezentuje się naprawdę elegancko. Wszędzie znajdziemy, jak widzicie, dodatkowe oświetlenie LED, wszędzie znajdziemy jakieś lusterka, drobne zaczepy, chociażby na kurtkę, ulokowane tuż przy wejściu. One nie tylko pełnią właśnie fajną, ciekawą funkcję podczas zimowo-jesiennych wyjazdów, ale też po prostu ładnie wyglądają i rzeczywiście cały ten samochód, jeżeli chodzi o kategorię do 350 tysięcy złotych, to prezentuje się naprawdę, naprawdę elegancko. Tutaj do dyspozycji mamy oczywiście dużą lodówkę z zamrażalnikiem. Zmieszczą się tam zapasy dla całej rodziny, ale historia z lodówką jest dosyć ciekawa, ponieważ ona może, tak jak wcześniej mówiłem, pracować w trzech różnych trybach i dzisiaj, stojąc chociażby teraz na dziko, mamy odpalone zasilanie gazowe. No a gdzieś ten gaz, gdzieś to nagromadzone ciepło musi być oddawane. Ono jest oddawane przez zewnętrzną kratkę, ale jest to o tyle niefortunne rozwiązanie, że kiedy stosujecie takie specjalne maty zimowe, pokażę Wam, jak ona wygląda, moi drodzy. Ona wygląda w ten sposób, kiedy stosujecie taką zaślepkę, to jednak to ciepło nie ma gdzie uciec. No i niestety tutaj problem wystąpił tego rodzaju, że w momencie, kiedy otwieraliśmy tą szafkę, to tutaj było w niej naprawdę, naprawdę gorąco. A gdzie znajduje się czujnik trumy? No właśnie tutaj, moi drodzy, w tym miejscu cały ten padel, notabene czarny, nagrzewał się naprawdę dosyć mocno i w ten sposób czujnik temperaturę sugerował systemowi, że tutaj we wnętrzu już 30 stopni jest osiągnięte. Dziękujemy, system grzewczy wyłączamy. Tak oczywiście nie było, ale wystarczyło usunąć właśnie tą izolację, żeby system działał jak najbardziej poprawnie. Więc taki plastikowy element, moi drodzy, stosujemy tylko w momencie, kiedy temperatury na zewnątrz spadają poniżej kilku kresek na minusie i wtedy jest to wszystko sprawne. Dodatkowym elementem wyposażenia Titanium Premium, o którym mówiłem wcześniej, jest ten tutaj wysuwany telewizor na specjalnej szynie. Oczywiście możemy go regulować również w kilku płaszczyznach. Przekąt na 21,5 cala. Bezproblemowo cała czteroosobowa załoga może oglądać swoje ulubione programy telewizyjne. Na dachu zainstalowano natomiast antenę DVB-T, która zgarnia sygnał bezproblemowo przynajmniej kilkudziesięciu kanałów w każdym dostępnym miejscu, w którym my byliśmy. Na dachu jest dostępny system solarny o mocy 160 W na każdy panel. Takich paneli na dachu znajdziemy dwa. A tutaj za tą półeczką jest dostępny regulator, na którym możemy zobaczyć aktualny pobór prądu, aktualne możliwości ładowania akumulatora. Jak sami widzicie, możemy też podłączyć dwa urządzenia do tych złączy USB i ładować je bezpośrednio z solarów bez udziału akumulatora mieszkalnego. Przechodzimy do dalszej części kampera. Po mojej lewej stronie znajdziecie oczywiście kabinę prysznicową. Kabina prysznicowa jest osobnym pomieszczeniem od toalety, chociaż całość możemy odciąć za pomocą tych drzwi i w ten sposób odseparować tą część sanitarną właśnie od salonu i od tylnej sypialni. Kabina prysznicowa jest naprawdę przestronna, naprawdę duża. Pompa wody, co ważne, działa bez najmniejszego problemu. Tak samo ogrzewanie ciepłej wody. Tak jak mówiłem wcześniej, zbiornik na wodę czystą mieści 95 litrów, więc jest to wartość jak najbardziej wystarczająca do codziennych pobytów. No i też warto zwrócić uwagę, że po prostu ta kabina prysznicowa prezentuje się naprawdę ładnie. Jest wykończona specjalnymi czarnymi elementami, dodatkowo całość możemy podświetlić na niebieski kolor. No i co tu dużo mówić, jest fajnie, przestronnie i komfortowo. Ostatnia część testowanego szosą to oczywiście tylna sypialnia dwuosobowa. Dwa miejsca pojedyncze z możliwością ich tutaj środkowego połączenia. Producent dodaje tutaj specjalny element. W ten sposób możemy tutaj stworzyć naprawdę gigantyczną sypialnię dla dwóch, a nawet trzech, a nawet i czterech, słuchajcie, w odpowiednim stanie osób. Ładna sypialnia, dużo miejsca nad głową. Zainstalowany dodatkowy tutaj w tym miejscu klimatyzator marki Webasto. 4 kW, jeżeli mnie pamięć nie myli, jego moc, także swobodnie możemy schłodzić całe pomieszczenie, ale zastanawiam się, czy rzeczywiście tutaj klimatyzator w tym kamperze jest potrzebny, ponieważ dostępna ilość okien, które możemy otworzyć, jest na tyle duża, że swobodnie możemy tutaj w środku pojazdu zachować odpowiednią wentylację, ale fajnie, że oczywiście jest. Tutaj nad moją głową znajduje się takie specjalne, właśnie nie okienko, tylko wentylator należący właśnie
właśnie m.in. do tego pakietu Titanium Premium i w ten sposób za pomocą tego wentylatora możemy albo wtłoczyć powietrze z zewnątrz tutaj do środka, albo wyciągnąć je na zewnątrz, kiedy właśnie tej cyrkulacji powietrza tutaj uzyskać nie możemy. Dodatkową rzeczą to są oczywiście wszędobylskie szafki po lewej, po prawej, z tyłu za mną. One są naprawdę pojemne. Pod każdą szafką znajdziemy tutaj takie miejsce, w którym, o moi drodzy, muszę się położyć, w którym możemy sobie zapalić dwa światełka pomocne do tego chociażby, żeby poczytać wieczorami książkę. Wadą tej sypialni jest właściwie tylko jedna rzecz. Dwa porty USB zainstalowane tylko po mojej lewej, po waszej prawej stronie. Osoba, która śpi tu, a spałem tu ja, moi drodzy, nie mogła naładować telefonu. Próżno tu szukać innego złącza w okolicach głowy. Ono oczywiście znajduje się tutaj, w tym miejscu, za szafką. Tam jest dostępne i złącze 230 i możliwość podłączenia osobnego, dodatkowego telewizora. Natomiast te USB są tylko tutaj po lewej stronie. A tak, tutaj naprawdę można komfortowo się wyspać. Dodatkowo tutaj w miejscu, gdzie trzymam nogi, znajdziemy i dodatkowe schowki, jeden, drugi, i szafy po lewej i po drugiej stronie dla każdego z pasażerów, także spokojnie tutaj zapakujecie się bez najmniejszego problemu. Jak można podsumować naszą 10-dniową przygodę z kamperem Chaussons 777 GA? Fenomenalnie, naprawdę. Po raz kolejny zarówno samochód, jak i samo podwozie, jak i zabudowa pokazały nam, że jest to naprawdę jakość wysokiej klasy i bardzo jakość uniwersalna. Tak jak mówiłem wcześniej, jest to samochód na tyle kompaktowy, że spokojnie może być użytkowany przez parę, i na tyle przestronny, że nada się również dla rodziny 2 plus 2. Zachowuje dobrą cenę, no bo w końcu niska akcyza i Ford Transit dwulitrowy. Jednocześnie sam ten Ford Transit jest w tym konkretnym egzemplarzu kapitalnie wyposażony i rzeczywiście jazda tym dużym, stosunkowo dużym, niedużym kamperem jest jak najbardziej komfortowa. 10-dniowy test pokazał, że tutaj nie ma tak naprawdę dużych, istotnych wad. Drobne skrzypienie w szoferce zostało bardzo szybko wyeliminowane, podobnie jak problemy z akumulatorem mieszkalnym, który przez serwisantów firmy Trans-AM został wymieniony praktycznie od razu. Podsumowując, jakość tego samochodu wobec tych drobnych rzeczy, które w większości przypadków można oczywiście poprawić. Zdecydowanie polecam i Chaussons 777 GA, ten konkretny model, ale przecież nie musicie wierzyć mi na słowo. W wypożyczalni Camper for Holiday czeka właśnie ten konkretny egzemplarz, doposażony jeszcze przez Krzysztofa, jego właściciela. Dzięki temu ten wyjazd na wakacje albo właśnie taki test będzie dla was naprawdę prawdziwą przyjemnością. Polecam zdecydowanie model 77 GA, polecam wypożyczalnię, polecam również firmę Trans-AM z Pszczyny, która jest jedynym autoryzowanym dealerem francuskiej marki Chaussons w Polsce. Jeżeli materiał wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału, na tymże znajdziecie naprawdę dużo innych materiałów wideo, w tym test poprzednika Chaussons 720, również w wersji Titanium. Dziękuję pięknie i zapraszam do innych materiałów wideo.